licznika. Panie prezesie, co się wydarzyło? Prawdopodobną przyczyną, bo będzie to jeszcze ustalane, było pęknięcie jednego z izolatorów. Niestety w starych wagonach izolatory są podparte taką warstwą drewnianą, jeszcze dodatkową izolacyjną, i ta warstwa drewniana się lekko kopciła, stąd dzisiejszy incydent. Reakcja motorniczego dobra, prawidłowa? Reakcja prawidłowa, doszło automatycznie do wyłączenia podstacji, żeby nie doszło ewentualnych zwarć gdzieś w starych wagonach. W tej chwili już powoli pracujemy nad przywróceniem ruchu. I pasażerowie nie ucierpieli? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście, także pod tym względem tylko wymagana będzie wymiana izolatora na dach. A jeśli chodzi o utrudnienie, jakie to spowodowało na liniach? No w tej chwili stoimy, im szybciej z Państwem skończę rozmawiać, tym szybciej ruszymy. Okej, rozumiem, że tramwaj na razie będzie musiał być wyłączony. Tramwaj zostanie wyłączony, zepchnięty do zajezdni, po wymianie izolatora zostanie skierowany na badanie tłumaczy. Z jaką sytuacją mieliście tutaj do czynienia, jakie siły zadysponowaliście? Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 12.24 o tym, że pali się tramwaj na ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Do zdarzenia udały się zastępy z obydwu grudziądzkich jednostek. Na miejscu zastaliśmy tramwaj, z którego rzeczywiście się dymiło. Tutaj osoby postronne z drabiną i gaśnicą proszkową ugasiły wstępnie płomienie, które rozwijały się na dachu pojazdu. My wspieraliśmy te działania już później wodą. Mieliśmy odłączone zasilanie w linii trakcyjnej. Doszło do zapalenia się instalacji elektrycznej wraz z izolatorami, które znajdują się na dachu tego pojazdu. Z informacji, które dostaliśmy od motorniczego, wynikało, że pojazdem jechało około 10 osób. Tutaj nie było mowy o żadnym zagrożeniu dla tych osób. One po prostu po zatrzymaniu się pojazdu wysiadły i kontynuowały podróż na własne. Osoby postronne, to znaczy to kierowca jakiś, to osoba, która była na przystanku, kto to był? Jakaś ekipa budowlana, która znajdowała się nieopodal, mieli aluminiową drabinę, była gaśnica, także wzorowo zachowanie. Okej, dziękujemy ślicznie.